Witam. Dzisiaj pokażę, jak się robi zbilansowaną karmę z beli. Do tego potrzebne jest siano kiszonka, siano i słoma. W proporcji takiej 8 ton siano kiszonki, 4 tony siana i 4 tony słomy. Jedna belka waży 4 tony. Więc bierzemy dwie belki siano kiszonki. Tutaj widzimy, że mamy siano kiszonkę 100%, bo tylko tutaj to wrzuciliśmy. Teraz bierzemy siano. Proporcja się już zmieniła. Teraz bierzemy słomę. Proporcji jest taki, jak tu widać. Powinno być na zielonym, więc wtedy zbilansowana wyjdzie. Podjeżdżamy pod koryto. I wysypujemy. Karma poszła na zbilansowaną, ale poszło tylko 6 ton z 16. 10 ton poszło na zwykłą kiszonkę.